Prezydenty. Rzeczywiście większość Europejczyków wypowiedziała się zdecydowanie przeciwko zmianie czasu. To jest już zwyczaj przestarzały jest z niego więcej szkód niż pożytku. Ale chciałbym podkreślić, że bardzo dobrze, że został uwzględniony nasz postulat, aby do tej zmiany doszło dopiero w 2021 roku, bo Unia Europejska przecież nie jest samotną wyspą, mamy komunikacyjne umowy z krajami leżącymi we wszystkich strefach czasowych i te umowy są podpisywane z wyprzedzeniem. To, w jaki sposób Komisja przygotowała ten projekt od strony technicznej i merytorycznej, jest naprawdę skandaliczny. Brak porządnej oceny skutków. E dla nas no, wręcz żenujący. To wszystko powinna była komisja e, przekazać nam wcześniej, a nie stawiać postulat od razu wszystko, całą sprawę załatwimy. No otóż, pani komisarz, nie załatwimy. I to właśnie z powodów transportowych. Ale cieszę się, że e, od 2021 roku nie będziemy już tych wskazówek e, przestawiać. Chciałbym tylko podkreślić, że. To jest właściwością każdego z naszych państw, aby stwierdzić, w której strefie czasowej.